Prezydent mieszkańcom. Dziś gościem Radia Hit jest prezydent Włocławka, pan Marek Wojtkowski. Dzień dobry państwu i dzień dobry pani redaktor. Panie prezydencie, czy Polska, w tym Włocławek właśnie, są gotowi na przyjęcie takiej ilości uchodźców? We Włocławku no jest bezrobocie, także mieszkańcy mają problem z mieszkaniami dla siebie, a co z innymi, tak? Rozumiem też, że należy wyciągnąć pomocną dłoń, no ale no niekoniecznie w takich warunkach, w takim geście. Ale rzeczywiście, że tak, drodzy państwo. Przede wszystkim ja chcę przeciąć też dywagację, bo był w tym tygodniu minister spraw zagranicznych, z którym się spotykaliśmy właśnie we Włocławku, minister Grzegorz Schetyna, i o tym też żeśmy dyskutowali. Ja powiem tak, jeśli chodzi o politykę imigracyjną i uchodźców, to nie jest zadanie własne samorządu. Więc ja absolutnie nie mogę powiedzieć, że jestem gotowy do przyjęcia uchodźców, bo to nie jest moje zadanie. Ja przede wszystkim, moim głównym zadaniem jest stanie na straży budżetu miasta i dbanie, powiedzmy tutaj, o interes mieszkańców Włocławka. Kwestia polityki imigracyjnej i uchodźców to jest zadanie państwa. I jeśli rzeczywiście państwo podejmie zobowiązania wobec Unii Europejskiej, żeby uchodźców jakąś tam liczbę przyjąć, no to wtedy nie będziemy mieli wyjścia, będziemy musieli to wykonać. Włocławek oczywiście nie jest gotowy na przyjęcie uchodźców, bo nigdy na ten temat żeśmy nie rozmawiali, tylko odpowiadałem gdzieś tam na jakiś artykuł prasowy czy pytania prasowe w tym temacie. Natomiast jak będzie trzeba, to oczywiście będziemy się zastanawiać, w jaki sposób możemy pomóc. I też chciałbym rozróżnić pewne dwie kwestie: uchodźców, powiedzmy, politycznych, wojennych od uchodźców ekonomicznych. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy my mieli pomagać uchodźcom ekonomicznym, prawda? Bo ktoś chce sobie poprawić byt. Ja to rozumiem, ale to wtedy nie można żądać od innych państw pomocy. Jeśli chodzi o uchodźców politycznych, jak najbardziej zasada pewnej solidarności europejskiej, wynikająca z naszych korzeni, cywilizacji europejskiej, z kultury Zachodu, oczywiście predestynuje nas do tego, że powinniśmy takiej pomocy udzielić. Ale podkreślam, nie jest to zadanie własne. My w Włocławku mamy wiele problemów, w tym, tak jak pani redaktor powiedziała, problemów społecznych, gdzie brakuje mieszkań. Aczkolwiek tutaj też chciałbym obalić pewien mit, bo zamierzamy całkowicie przeformułować politykę społeczną miasta. Po prostu mi się nie podoba, bo uważam, że bardzo często z pomocy społecznej korzystają te osoby, które nie powinny korzystać. I absolutnie tutaj będę stał na stanowisku, że musimy tutaj być konsekwentni. Pomoc społeczna będzie adresowana do tych ludzi, do tych środowisk, które tej pomocy potrzebują. Natomiast ja absolutnie nie będę dalej tolerował, przyzwalał na rozdawnictwo pieniędzy, takie, powiedzmy, niekontrolowane. Nie będę też pozwalał na to, że po prostu niektóre osoby, krótko rzecz ujmując, z pomocy społecznej się utrzymują. Proszę zobaczyć, jaki jest stan mieszkań socjalnych, prawda? Mało tego, wielu ludzi po prostu za te mieszkania nie płaci. Ja chcę powiedzieć, drodzy państwo, że dług miasta z tego tytułu sięga 70 milionów złotych nieściągniętych zobowiązań za mieszkania socjalne i komunalne, i dłużej tak być po prostu nie może. To są tak niskie stawki, że nawet osoby, które utrzymują się z pomocy społecznej, stać na to, żeby te niskie stawki opłacać, i tutaj będę niezwykle konsekwentny i też będę dążył do tego, żeby rozwiązać problem mieszkań socjalnych i komunalnych, bo to się nawarstwia. Ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego już w drugim pokoleniu istnieją rodziny, które po prostu nie pracują, utrzymują się z pomocy społecznej. To jest swego rodzaju wypaczanie idei solidarności i pomocy społecznej. Nie na tym powinna polegać rola państwa i samorządu, że w sposób niekontrolowany rozdaje się pieniądze, przekonując przy tej okazji te osoby, że po prostu nie warto pracować, bo po co, bo państwo i tak mi da. Proszę zobaczyć, co się dzieje pod jadłodajnią. Ja też nie potrafię zrozumieć procederu, że ktoś otrzymuje kartkę, przydział na obiad i później ten obiad sprzedaje po prostu. Tak. Za alkohol. To są fakty, ja o tym po prostu mówię wprost. Nie są to popularne głosy, ale ja mam odwagę, żeby o tym mówić. Moi poprzednicy o tym nie mówili, zasypywali to, czy przykrywali dywanem. I ja tutaj akurat będę konsekwentny i prowadzimy w tej chwili pracę, żeby i tą sytuację konkretnie zmienić. Ja pamiętam jeszcze, że jak byłam mała, często właśnie w tym okresie chodziły osoby biedne po domach, po mieszkaniach innych i prosiły pieniądze, tak, na jedzenie, gdy u mnie w domu na przykład chcieliśmy dać bochenek chleba czy coś do jedzenia, nie było zainteresowania, tylko właśnie pieniądze, żeby, powiedzmy, kupić właśnie sobie alkohol. Tak, drodzy państwo, ja jeszcze dopowiem, akurat rozmawiamy na początku tygodnia, w tym tygodniu też jadę do tych bloków socjalnych na ulicy Zakręt między innymi, będę rozmawiał z mieszkańcami i będę chciał zobaczyć po prostu, jak to
to wygląda, bo oczywiście są oczekiwania tych środowisk, żeby tam ewentualnie zainwestować jakieś środki w place zabaw. Ja oczywiście to zrobię, tylko ja postawię jeden warunek, że jeśli rzeczywiście te pieniądze zostaną zainwestowane, to tych mieszkańców upoważnię do tego, czy zobowiążę do tego, żeby stali też na straży, powiedzmy, tego dobra wspólnego, bo nie wyobrażam sobie, że my wybudujemy za 30-40 tysięcy plac zabaw, a się okaże, że po 3-4 tygodniach z tego placu zabaw nic nie zostało. Nie ma takiej sytuacji i po prostu tutaj będę mówił głosem takim mocnym, zdecydowanym i będę konsekwentny. Pani Magdalena Korpolak-Komorowska pełni już funkcję zastępcy prezydenta Włocławka. Przypomnijmy, że pani prezydent pracowała m.in. w Urzędzie Gminy we Włocławku, czyli ma już spore doświadczenie. Można powiedzieć, że zna się na rzeczy, no ale jednak urząd zastępcy prezydenta, nowa funkcja i wydaje mi się, że przed panią Magdaleną spore wyzwanie. No wielkie wyzwania, aczkolwiek drodzy państwo, pani prezydent Magdalena Korpolak-Komorowska wyszła z takim impetem do urzędu, taką energią i dawkami pozytywnych emocji, że naprawdę jestem, można powiedzieć, porażony. Bardzo się cieszę, bo uważam, że to jest naprawdę znakomity mój wybór, nasz wspólny wybór, bo to nie jest mój, ale my po prostu rozmawialiśmy już od pewnego czasu, tego nie ukrywam i dlatego ta decyzja mnie szczególnie cieszy. Pani Magdalena już w ciągu tygodnia praktycznie przygotowała, można powiedzieć, w zakresie inwestycji budżet na 2016 rok. Bardzo poważnie traktujemy inwestycje drogowe, infrastrukturalne. Tutaj pani Magdalena, pani prezydent ma ogromne doświadczenia i też na tym po prostu bazuje. Chcemy porządkować przestrzeń miejską Włocławka, także tutaj rzeczywiście już na kilka lat wyprzedzająco planujemy pewne działania, rozwiązania drogowe, infrastrukturalne. W tym tygodniu rozwiążemy do końca kwestię budowy zastępczej siedziby urzędu na ulicy 3 Maja. Też będziemy rozmawiać na temat inwestycji infrastrukturalnych, ale w taką infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową, czyli dodatkowe skwery, tereny zielone, place zabaw. Również też będziemy dyskutować na temat zagospodarowania tych terenów, które na terenie miasta jeszcze oczywiście istnieją i można powiedzieć, one w jakimś sensie są puste. Będziemy też rozmawiać na temat m.in. tej inwestycji, która znalazła się na wykazie krajowym dróg krajowych i autostrad, czyli łączącej Rondo Falbanka w Bikutkowie. Także jak Państwo widzą, tych zadań jest co niemiara. Dodatkowo jeszcze porządkujemy sprawy własnościowe, nadzoru właścicielskiego w spółkach. Też mamy kilka takich pomysłów, którymi będziemy chcieli wyjść od 1 stycznia 2016 roku, także mamy bardzo wiele co robić i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że mam ogromne wsparcie, przede wszystkim merytoryczne. Pani prezydent Korpolak bardzo się z tego cieszę i już ten tydzień, te kilka pierwszych dni pokazuje, że to był bardzo, bardzo dobry wybór. Panie prezydencie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Tak jak wspomniałam, dzisiejszym gościem Radia Hit był prezydent Włocławka, pan Marek Wojtkowski. Bardzo Państwu dziękuję, życzę miłego tygodnia. Dziękuję pani redaktor za rozmowę i do usłyszenia. Prezydent mieszkańcom.